Witam w kolejnym spotkaniu z regulatorami Eurostar. W tym filmie zaprezentujemy nasz najnowszy produkt, czyli internetowy, bezprzewodowy regulator temperatury Eurostar 4040 Smart z możliwością zdalnego sterowania telefonem lub tabletem. Dzięki prostej aplikacji mobilnej działającej na systemach iOS i Android możesz zarządzać temperaturą w swoim domu z każdego miejsca na Ziemi. Jeżeli znasz problem przegrzanych pomieszczeń, w których przebywają dzieci, osoby starsze lub niepotrzebnie ogrzewanych podczas nieobecności, to zastosowanie regulatora Eurostar 4040 Smart będzie znakomitym rozwiązaniem. Urządzenie jest ulepszoną wersją modelu 4040 TXRX, cieszącego się sporą popularnością. Idąc z duchem technologii, chcąc spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów, regulator został wyposażony w innowacyjne rozwiązania. Dodano funkcję zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem oraz zastosowano wyświetlacz oparty o technologii e-ink, zwaną e-papierem. W filmie skupimy się na konfiguracji regulatora z aplikacją sterującą Smart. Ustawienia podstawowych funkcji regulatora są tożsame z regulatorem 4040 TXRX oraz modelem 4040. Pod filmem zamieścimy dla Państwa link do wideoinstrukcji wspomnianych wyżej modeli, w których przedstawione są pozostałe funkcje z pozycji menu samego regulatora. Na slajdzie przedstawiono podstawowe funkcje regulatora. Zawartość opakowania. Po otwarciu pudełka znajdujemy instrukcję obsługi. Regulator temperatury, odbiornik, podstawkę regulatora i baterię. Pierwsze uruchomienie. Pracę z regulatorem zaczynamy od zamontowania baterii, zwracając uwagę na ich biegunowość, która opisana jest w komorze urządzenia. Następnie zatrzaskujemy podstawę regulatora. Urządzenie przechodzi do ustawień daty i godziny. Przyciski kierunkowe góra, dół oraz boki służą do poszczególnych nastaw. Przycisk centralny służy do zatwierdzania lub wyjścia do menu głównego. W ten sposób ustawiamy po kolei rok, miesiąc, dzień oraz godzinę. Przyciskiem centralnym zatwierdzamy wprowadzoną nastawę. Po ustawieniu daty pojawia się nam okno główne. Przekreślony piktogram komunikacji radiowej informuje nas, że odbiornik nie jest podłączony do regulatora. Kolejno włączamy odbiornik do gniazdka sieciowego, a po chwili połączenie regulator-odbiornik zostanie nawiązane. Drugi przekreślony piktogram wyświetla stan połączenia z siecią Wi-Fi, która aktualnie jest nieskonfigurowana. Konfiguracja aplikacji Eurostar 4040 Smart. Aplikację dla systemu Android należy pobrać ze sklepu Play, a do systemu iOS ze sklepu App Store. Instrukcja konfiguracji i obsługi aplikacji również dostępna jest na naszej stronie firmowej pod adresem www.eurostar.pl. Tu należy wspomnieć, że wszystkie funkcje, które przedstawiamy w aplikacji, są dostępne z pozycji menu regulatora. Regulator jest urządzeniem bezprzewodowym z podłączeniem do internetu, co oznacza, że jeżeli zaniknie nam sieć, to regulator nadal będzie działał na połączeniu radiowym. Zakładanie konta użytkownika. Po zainstalowaniu aplikacji Eurostar 4040 Smart na telefonie, pierwszym krokiem, jaki użytkownik musi wykonać, jest założenie konta użytkownika. Adres e-mail, będący zarazem loginem użytkownika, musi być unikalny. Jeżeli wcześniej zostało założone konto dla podanego adresu e-mail, to jego powtórne wykorzystanie nie jest możliwe. Wpisujemy adres e-mail. Logujemy się na naszą pocztę, by skopiować otrzymany kod weryfikacyjny. Po wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego należy wprowadzić hasło, które musi być kombinacją od 6 do 20 liter i cyfr. Po zakończonych czynnościach rejestracji konta pojawia się nam widoczny ekran główny. Dodawanie regulatora temperatury do konta. W celu ułatwienia dodawania urządzenia do konta przygotowany został kreator, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez cały proces. Uwaga! Na czas dodawania regulatora konieczne jest załączenie lokalizacji GPS. Z ekranu głównego wybieramy pozycję Dodaj regulator. Kolejno należy zapoznać się ze wskazówkami z konfiguracji, czyli upewniamy się, czy regulator jest podłączony do zasilania sieciowego. Sprawdzamy stan sieci Wi-Fi, czy działa prawidłowo. Aby rozpocząć proces wiązania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wskaźnika na odbiorniku przez co najmniej 5 sekund. Wskaźnik zaświeci światłem naprzemiennie 3 razy na zielono i niebiesko. Przechodzimy do następnego ekranu, w którym wybieramy sieć Wi-Fi, do której ma się połączyć urządzenie. Wybór sieci następuje poprzez wybór na ekranie pozycji Zmień Wi-Fi.
pojawia się lista dostępnych sieci w sąsiedztwie regulatora. Po wybraniu właściwej sieci należy wpisać hasło. Przechodząc dalej ukaże się nam okno główne z dodanym jednym regulatorem. W okienku widoczna jest nazwa regulatora oraz aktualna temperatura z pomieszczenia, w którym znajduje się regulator. Stan połączenia regulatora z siecią sygnalizowany jest dwoma kolorami. Kolor zielonomorski ramki oznacza, że urządzenie jest w stanie online. Natomiast gdy stan regulatora będzie poza siecią, offline, kolor ten zamieni się w szary. Główne menu ustawień. Poprzez naciśnięcie okna z regulatorem przechodzimy do kolejnego menu, w którym znajdują się funkcje zmian parametrów regulatora. Od góry widzimy okno z temperaturą zadaną. Poniżej jest aktualna temperatura, w której znajduje się regulator. Od lewej mamy możliwość wyłączenia regulatora. Na wyświetlaczu regulatora pojawi się symbol wyłączenia. Kolejno znajduje się ustawienie temperatury stałej, która będzie obowiązywać do czasu, kiedy ręcznie jej nie wyłączymy. Akceptujemy, naciskając ten przycisk. Wyłączenie nastawy nastąpi, gdy klikniemy w okno z temperaturą zadaną. Idąc dalej, przechodzimy do ustawień temperatury chwilowej. Temperatura chwilowa obowiązuje do czasu najbliższej zmiany w programie. Wychodząc z tych ustawień w tym miejscu, pojawi się ustawiona temperatura chwilowa, a po prawej widzimy czas, do którego będzie ona obowiązywać. Po tym czasie regulator powróci do pracy z ustawionym harmonogramem. Tak samo jak w przypadku temperatury stałej, możemy ręcznie tą nastawę wyłączyć, naciskając to okno. Kolejną funkcją jest tryb urlopowy. Podtrzymanie na czas urlopu służy do ustawienia żądanej temperatury na czas przebywania na urlopie. Dzięki temu można znacząco obniżyć zużycie energii przez układ grzewczy. W oknie wprowadzamy datę wyjazdu, czas rozpoczęcia, datę powrotu i czas zakończenia urlopu. Suwakiem nastawiamy temperaturę zadaną. Zatwierdzamy przyciskiem, a urządzenie powraca do wcześniejszego menu, informując nas piktogramem walizki o uruchomionym trybie urlopowym. Przedostatni piktogram to funkcja programu tygodniowego. Regulator ma fabrycznie zaprogramowane zakresy, które można dowolnie zmieniać. Pracuje w dwóch poziomach temperatur: temperaturze komfortowej, dziennej, i ekonomicznej, nocnej. Każdą z temperatur można modyfikować w zakresie od 5 do 35 stopni Celsjusza, z dokładnością 1/10 stopnia. Regulator można zaprogramować w 7-dniowym cyklu, z dokładnością do pół godziny. Po ustawieniu temperatur należy zatwierdzić, naciskając przycisk fajki. Po naciśnięciu przycisku program przechodzimy do edycji harmonogramu godzinowego. W regulatorze przewidziano osobny przedział czasowy dla każdego z dni tygodnia. Wybieramy dzień tygodnia do edycji, a kolejno przyciskiem z ikoną słoneczka ustawiamy przedział godzinowy dla temperatury komfortowej. Symbolem księżyca ustawiamy przedział dla temperatury ekonomicznej. Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zaprogramowanie temperatury w przedziale pół godziny. Po ustawieniu przedziałów czasowych wybieramy na ekranie pozycję potwierdź. Przyciskiem szarej kropki możemy przesunąć godzinę w przedziale bez zmiany harmonogramu, na przykład jeśli chcemy dokonać tylko korekty programu. Jeżeli chcemy, aby taki harmonogram obowiązywał na przykład na kilka dni, to możemy nastawy skopiować. W tym celu wybieramy dzień, który ma być kopiowany. Następnie naciskamy pozycję kopiuj. Wybieramy dzień lub dni, do którego mają być skopiowane ustawienia. Akceptujemy przyciskiem potwierdź. Ostatnia nastawa to ustawienia. Ekran ustawień umożliwia zmianę nazwy regulatora na dostosowaną do naszych potrzeb, na przykład salon. W tej pozycji możemy udostępnić regulator do podanego adresu e-mail. Po zainstalowaniu aplikacji udostępnione osoby mogą zarządzać regulatorem. Usuwanie konta. Zaczynamy od wylogowania się z aplikacji. W tym oknie wybieramy pozycję Usuń konto. Wprowadzamy adres e-mail, który był użyty do zakładania konta. Należy wpisać hasło. Widzimy komunikat, że Twoje konto zostanie usunięte po 7 dniach. Jeżeli zalogujesz się ponownie do tego konta w ciągu 7 dni, usuwanie zostanie anulowane. Usuwanie regulatora z menu. W tym oknie możemy również usunąć skonfigurowany regulator. Aby tego dokonać, wystarczy przytrzymać przez czas około 2 sekund okno z funkcjami regulatora i przeciągnąć je w miejsce kosza. Kolejno potwierdzamy usunięcie. Na oknie głównym konfiguracji w lewym narożniku
znajduje się piktogram informujący o połączeniu aplikacji z siecią Wi-Fi. Z drobnych różnic w funkcjonalności samego regulatora w porównaniu z jego poprzednikami, modelem 4040 TXRX i 4040, w regulatorze Smart dodano jeszcze dwie funkcje. Pierwszą z nich jest możliwość wyłączenia regulatora. Należy przytrzymać środkowy przycisk manipulatora do momentu wyłączenia się regulatora, około 5 sekund. Wyłączenie regulatora powoduje bezterminowe zawieszenie sterowania temperaturą. Wyświetlany jest w tym momencie zegar, dzień tygodnia, aktualna temperatura pomieszczenia oraz symbol. Aby przywrócić sterowanie temperaturą, przytrzymaj ponownie środkowy przycisk przez 5 sekund. Drugą dołożoną funkcją jest oszczędzanie baterii, tryb Eco. Jeśli wykorzystujemy regulator tylko w trybie grzania, to możemy aktywować funkcję oszczędzania baterii. Przełącznik trybu pracy należy ustawić w położenie Eco. Data i czas nie będą wyświetlane, a do 20 minut wydłuży się okres reakcji sterownika na zmiany wysyłane do i z aplikacji. Program tygodniowy będzie realizowany bez zmian. W normalnym trybie pracy komunikacja pomiędzy regulatorem a aplikacją odbywa się co 10 minut. Przy pierwszym uruchomieniu wysyłanie komend pomiędzy urządzeniami następuje co minutę przez pierwsze 10 minut. Pozwala to na sprawne ustawienie i sprawdzenie działania urządzenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.